Cześć, witam Was w kolejnym odcinku News Flare, czyli serii krótkich filmów na temat tego, co aktualnie w ekosystemie Flare, Songware, także w naszej społeczności. No i tak, zaczynamy od newsów, które... Tutaj się pojawiły to co sobie do wczoraj mówiliśmy, tutaj się kończy i zaczynamy z porcją nowych newsów. Oczywiście jest tak, że wszystkie moim zdaniem są ciekawe, są godne uwagi natomiast ja zawsze staram się tutaj skupić na jakiś takich powiedzmy no nie wiem, na jakiś takim powiedzmy jednym newsie albo może dwóch takich newsach, które myślę warto szerzej omówić i dzielę się moimi takimi przemyśleniami. I tak w tym przypadku Wiem, że pewnie większość z Was czeka tutaj, co będzie na temat Coinbase, bo mam jedno takie ciekawe, właściwie dwa takie ciekawe przemyślenia. Natomiast zacznijmy sobie od początku, bo moim zdaniem też, co jest naprawdę godne uwagi, to jest to, co tutaj Ash rzucił. Tytuł jest taki, że aż kontra nieuczciwi signal providerzy. No i tutaj jest znowu temat, który się pojawia od dłuższego czasu, czyli to, kto... Faktycznie działa na tej sieci. Oczywiście, tak jak wiemy, no, tutaj dostęp jest jak gdyby wolny, tak? tu każdy może sobie jak gdyby wziąć udział w sieci. Dlatego też mamy sytuację, kiedy możemy zobaczyć tak zwanych złych aktorów, i którzy będą działać na niekorzyść sieci, raczej tutaj, aż w swoim takim długim, takiej szpulce, czy znaczy jak to się mówi, takiej całej nici. Na Twitterze opisał dokładnie, jak wygląda kwestia STSO, czyli to jest oczywiście Songbird Time Series Oracle, czyli provider, signal provider na Songbirdzie. Mianowicie O1 FTSO i Love FTSO, no i w tym wszystkim udowodnił, że generalnie jest to jak gdyby jeden i ten sam powiedzmy team, albo po prostu może kwestia taka, że mamy kogoś, kto postawi swojego signal providera i zrobi sobie po prostu copy paste, stawia drugiego. I można stawiać tak trzeciego, czwartego, piątego i tak dalej. I oczywiście problem jest taki, a też widziałem w naszej społeczności, jak na ten temat dyskutowaliśmy, że ktoś mówi, ja mam to gdzieś, mam to głęboko w dupie, e, ile, czy, w sensie, czy, czy ktoś jeszcze oprócz tego, że daje tylko sygnał tutaj, że, że, że te sygnały dostarcza, czy coś jeszcze w ogóle robi i buduje, bo ja chcę zarobić, tak, dla mnie tylko zarobek jest ważny i tak dalej, no dobra, spoko. Ale wyobraźmy sobie teraz prostą sytuację. Jeżeli mielibyśmy wielu tych złych. Oczywiście ta potem poprawka weszła, która będzie w stanie tych signal providerów eliminować skutecznie poprzez demokratyczne głosowanie, jakby tego komitetu, tak? I to jest moim zdaniem dobre. I oczywiście można się teraz będzie z tym sprzeczać, że nie, że kwestia ograniczania jest niedobra i tak dalej. Myślę, że jest to dobre, bo nie oddajemy kontroli w ręce nieuczciwych ludzi i jak gdyby takie praktyki mogą być już zawczasu ukrócone i będą mogły być zniwelowane w ogóle z tego, z tego całego obszaru. Prosta sprawa, myślę, prosta kalkulacja. Zobaczcie sobie, co je tutaj pokazują i jakie to są ilości. Oczywiście to jest, jest songboard, tak? No, ale generalnie bardzo podobnie można tutaj robić na, na sieci Flare. No i wyobraźmy sobie, że mielibyśmy. Kilkunastu załóżmy takich złych aktorów, tak? Którzy będą sobie miesięcznie zgarniać powiedzmy od 1,5 do 2 milionów tokenów flare. No i załóżmy, że mamy tych takich nieuczciwych providerów, no kilkunastu, tak, czyli załóżmy, że miesięcznie do takich nieuczciwych providerów trafiałoby, nie wiem, 30, 40, 50 milionów tokenów Flare i właściwie te tokeny od razu lecą na rynek, od razu Wam dampują cenę, więc to, że Wy będziecie mieli minimalnie większy reward rate, tak, nie wiem, o 10 czy 20%, a no Wam się zaraz cena tokena przy tak małej płynności, jakby nie patrzeć jeszcze, obsunie o dużo więcej, no to to się nie opłaca w tym momencie kompletnie, nie? Dlatego trzeba mieć to na uwadze, komu to oddelegowujemy. Ja rozumiem, że fajnie jest do tych, którzy Wam większe wyniki wykręcą, tylko przez to wszystko jest w takiej sytuacji, gdzie mamy jakąś niepotrzebną presję sprzedażową, bo tak jak tu było też w komentarzach, że to jest w porządku, żeby oczywiście sprzedać te tokeny taki signal provider, tak, żeby sprzedał tokeny, żeby pokryć swoje na przykład koszty infrastruktury, koszty tutaj. Rozwoju i tak dalej, no ale to hmm, pytanie: Czy to jest aż tak wymierne? Tak, czyli, czy te koszty są aż tak duże, żeby na przykład zdampować 100% tutaj i, i, i pójść sobie dalej? Bo niestety coś takiego jest możliwe z uwagi na to, że jest to otwarty protokół i każdy może wziąć udział. Z uwagi na to, że tutaj nikt nie jest ograniczony, ale no niestety tak, tak, użycie noża możemy użyć noża, żeby sobie zrobić kanapkę, albo żeby zrobić komuś krzywdę. No i w tym przypadku ten nóż jest używany tak, żeby, żeby sobie żeby sobie z tego tylko odnieść korzyść i kosztem innych, czyli kosztem nas, kosztem ludzi, którzy tam oddelegowują swoje tokeny. Dlatego warto też nad tym troszkę pochylić, zastanowić, przemyśleć sobie i. Swoje własne, swoje własne wnioski wyciągnąć. Dobra, no i tak, mamy kolejne inne newsy. Tutaj na tym się akurat nie chcę, nie chcę skupiać. Najważniejszym newsem na dzisiaj, to co też widzicie w tytule, jest to, że Coinbase rozpoczyna dystrybucję, tak, bo tak jak było powiedziane, Coinbase było takim jedynym wyjątkiem. Giełda, która miała jedyny wyjątek ze strony Flair, gdzie Flair zgodziło się na to, aby. Tą dystrybucję przeprowadzili po 9 stycznia, czyli mieli na to generalnie pół roku, bo tak się umówili. Do, do końca pierwszej połowy 2023 roku Coinbase zapowiedział, że te tokeny Flare trafią do upoważnionych klientów powiedzmy, tak? No i to, co widzimy wczoraj wyszedł taki news z profilu Coinbase Assets, że Coinbase będzie dawał tutaj będzie, będzie dodawał tutaj wsparcie dla tokena Flare. No i oczywiście kwestia znowu tam to jest też ciekawe coś takiego. Poczekajcie, bo to było to było fajnie napisane, że oczywiście tak, będzie to rozsyłane, ale też jeżeli tam jakieś znowu warunki będą spełnione tutaj, że tak tutaj jest, nie, napisane. Że jeżeli generalnie pewne jeszcze tam jakieś innych ich o tutaj jest no, okej, okay, tutaj to było. Jeżeli będzie kwestia tej płynności spełniona i tak dalej, no to to jest też, myślę, dosyć interesująca sprawa, tak, żeby się nie okazało, że to się jeszcze, jeszcze będzie troszkę przeciągane. Chociaż wątpię, że będą aż tak przeciągać, skoro to już jest jak gdyby zapowiedziane i też pewnie z tego powodu, co ogłosiło tutaj Coinbase, widzieliśmy taki pik na tym wykresie, tak, widzieliśmy zakupy, więc pewnie ludzie znowu spekulują sobie tutaj pod to wszystko. I teraz pytanie, bo myślę, że też ludzie się zastanawiali, właśnie to jest coś, co, co chciałem opowiedzieć z mojej perspektywy, jak to wygląda. No bo ktoś powiedział, "OK, no ale to jak gdyby ci są znowu stratni już drugą, drugą epokę, Czy znaczy epokę, no drugi ten miesiąc. No ale tego też nie wiemy, tak, bo w niedzielę będzie ten, zrzut, ja wczoraj powiedziałem, że w piątek, po prostu mi się pomyliło, w niedzielę będzie ten airdrop numer dwa rozsyłany. No i to, co widzimy tutaj, do tego jeszcze mamy praktycznie no, te kilka dni, więc jest jeszcze szansa, że na jakąś część tego, tego snapshota jednego z trzech się załapią. Być może żaden jeszcze nie był zrobiony, i być może teraz dopiero te trzy się rozegrają w ciągu tych kolejnych dni, tego nie wiemy, tak. Pamiętajmy, to nie jest zrobione ręcznie, to jest zrobione przez algorytm, tak? To jest. Yy... Losowo tworzone to nie jest tak, że ktoś tam sobie siedzi ręcznie wybiera, PA, to zrobimy sobie z tego dnia, tego dnia i tego dnia. Nie, to tak, tak to nie funkcjonuje. Być może nawet właśnie żaden jeszcze nie był zrobiony i zrobią się, nie wiem, dzień po dniu. Może być nawet taka sytuacja, żeby się może w jeden dzień mogły zrobić, tak? I jest to oczywiście możliwe, oczywiście nie miałoby to pewnie sensu mm, żadnego. Także zakładam, że jest to jakoś tak mądrzej przemyślane, gdzie tam jest są jakieś, nie wiem, ramy czasowe mniej więcej określone, w sensie takim, że mm, ta losowość ma, ma swoje jakieś przedziały, tak? Typu powiem wam OK, zrobię sobie snapshota od poniedziałku do piątku, zrobię dwa, dwa snapshoty, nie no ale to sensownie byłoby, nie wiem, jak to określić, a nie tak, że w ciągu jednej godziny mi się robią dwa, ale tego nie wiemy, tak jak powiedziałem, to jest kwestia niejasna. I teraz ważna kwestia, która się pojawiła, no to taka, co się stanie z tymi, z tymi nagrodami, tak? No bo pamiętajmy, że to były tokeny, to były tokeny w formie e, flare. I teraz jak te tokeny się zwrapuje, w sensie ludzie to otrzymają, będą mogli to zwrapować i będą mogli wziąć udział w tej puli, w puli tutaj tej, tej, tej DIP, czyli tej, no, która nam tutaj tworzy ten cały, ten cały duży airdrop. No i teraz pytanie, ile tokenów w ogóle, ile tych to, tokenów Flare ten Coinbase może mieć? Ja pamiętam, że bawiliśmy się w takie, że bawiliśmy się, no tak, no bo to można powiedzieć, że to jest taka zabawa, bo ciężko jest to jednoznacznie określić. Natomiast m, pamiętam, że były takie szacowania, to sobie robiliśmy i ja pamiętam, że z tych moich szacunków wynikało, że Coinbase może mieć że może im przysługiwać między te powiedzmy 500 milionów, a może nawet 650 milionów plus minus coś takiego może być. Oczywiście to też może być błędnie, tak? może się okazać, że oni nie wiem, dostaną 800 milionów tokenów. Tych danych dokładnie nam jeszcze nikt nie, nie, nie udostępniał. No bo to była pewnie umowa między, między Flare a, a, a Coinbase, więc myślę, że oni będą mieli tam jakieś takie dane. Natomiast tych danych nam jeszcze nikt nie, nie, nie udostępniał oficjalnie ale powiedzmy, że jakiś tam szacunek można by było przyjąć. Oczywiście mówię, on może być kompletnie błędny, bo tego nie wiemy, tak? To jest tylko oparte o, o spekulacje, o, o, o takie powiedzmy wolne przemyślenia, o pewne obserwacje, o, o tam jakieś, jakieś wyliczenia, tak? Ale powiedzmy, że gdyby było te 500, 650, 700, plus minus, tak? 700 milionów tokenów, które by przyszły i załóżmy, że wszystkie byłyby zwrapowane i wszystkie wzięłyby udział tutaj w tej puli, no to oznaczałoby to tyle, że przy zachowaniu tych samych parametrów, tych samych realiów, które mamy teraz, tak? Tych, tych stosunków tych WFLR-ów do tych, 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 którym przysługuje, do tych, którym nie przysługuje, oznaczałoby to, że ten nasz drop, powiedzmy na kolejny miesiąc, tak? Mógłby się obniżyć, mógłby spaść o te, powiedzmy, dwa punkty procentowe. Czyli załóżmy, że teraz, bo tego też nie wiem, to jest znowu szacowanie, tak? Jak ostatnio mówiłem wczoraj, że. Za ten miesiąc byłoby powiedzmy 19,5% tego, tego, co nam przysługuje. No to na kolejny miesiąc, gdyby do Coinbase poszło te tam powiedzmy 600 milionów tokenów plus minus, oznaczałoby to, że mógłby właśnie ten kolejny miesiąc, ten, ten airdrop numer 3 być mniejszy, już na przykład nie, bo, bo generalnie i tak ten, ten kolejny byłby nie 19,5% według tego modelu, który. Który stworzyliśmy, tylko byłby tam znowu, mnie 19.1, chyba jakoś miało być. To oczywiście trzeba wszystko zrewidować, zobaczyć i sprawdzić. Natomiast gdyby ten coinbase faktycznie yy, wszedł do tej gry, no to okazałoby się, że mogłoby to być no, nawet te 17%, yy, coś takiego, tak, yy, 16,5%. Więc o te dwa, około powiedzmy 2, może 2,5 punkta procentowego byłoby to wtedy mniej, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko zwykła czysta spekulacja, nie bierzcie tego zapewnik. Bo nie wiemy, jak to będzie dokładnie. Oczywiście, ja wiem, teraz wszyscy już weszli w shorty, no bo to jest logiczne, że tutaj cena spadnie. Oczywiście, że spadnie, jeżeli te tokeny tutaj e, trafią do ludzi, no to pewnie będziemy widzieć jakiś dump. To jest logiczne, to jest pewne, ale też było pewne, że po snapshot, po, po, tym, po tym airdropie pierwszym e, cena się mocno zawali. Okazało się, że trochę faktycznie był spadek, a potem zaczęło rosnąć, więc. Jest dużo takich rzeczy, które jednak robią odwrotnie, niż się wszystkim wydaje, niż ta, niż ta logika by podpowiadała. Dlatego myślę, że warto być tutaj ostrożnym i warto będzie po prostu obserwować, tak? Pewne przeliczenia sobie oczywiście można zrobić, natomiast nie brałbym za wszystkiego, co, co, co Wam ktoś tam gdzieś w internecie powie i może być bardzo, bardzo różnie. Także oczywiście w jedną albo w drugą stronę, tak? Więc myślę, że warto będzie tutaj uważać. No i nic. To tyle, z tym Was myślę, zostawię dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!